Kochani, czym może skutkować niewłaściwe podlewanie? Jak to rozpoznać? I o tym, że to nie jest wcale takie proste, jak się wydaje, o tym właśnie opowiem w tym filmie. Niektórzy twierdzą, że należy podlewać w czasie deszczu. I w końcu u nas dzisiaj spadło trochę deszczu i złapałam zaraz za konewkę i zaczęłam podlewać. Mogłoby się to wydawać głupie, żeby podlewać w czasie deszczu, ale ziemia jest bardzo wysuszona i taki deszcz, no, zrosi ją niewiele, zaledwie pomuska te rośliny, nie mówiąc już o glebie. Ale sam wygląd gleby może wcale nie mówić nam, czy trzeba rośliny podlać. Pomidory, czy trzeba podlewać ogórki, wszystkie inne, które są. Tu jest jeszcze ważne zastrzeżenie, że mówiąc o zasadach podlewania, mówimy o roślinach, które już są w gruncie, a nie o nasionach, bo to zupełnie innymi prawami się tyczy. Więc pierwszy błąd, który możemy popełnić i który powinniśmy poprawić, to jest zbyt częste podlewanie. I zwykle sugerujemy się wyglądem ziemi, że ziemia jest przesuszona i wtedy natychmiast podlewamy nasze rośliny, czy to w donicach, czy to w glebie. I możemy zrobić tym roślinom krzywdę, dlatego że gdy zrobimy bardzo prosty test patyczka, to ten test pokaże nam, czy rzeczywiście trzeba roślinę podlać, czy nie. Nasze działania, kiedy my zbyt dużo podlewamy rośliny i zbyt często, one powodują długoterminowe problemy z roślinami. Dlatego że roślina wtedy, pomidor, ogórek, nie wykształca głębokich korzeni, tylko korzenie są płytkie przy glebie. Roślina nie musi wytwarzać korzeni po to, żeby penetrować w głąb glebę, by tam pozyskać wilgoć i składniki pokarmowe. Dlatego też właśnie taka roślina z płytkimi korzeniami to jest po prostu roślina słaba, która ma problem z tym, żeby pobierać składniki pokarmowe z gleby i co jest ciekawe, nawet żeby pobierać wodę. Więc to powinniśmy wyeliminować. Sprawdzajmy, czy rzeczywiście roślina wymaga podlania. Jak to zrobić? Taka roślina z płytkimi korzeniami, ona też jest mało odporna na wiatr. I nawet jeżeli wiatr nie przechyli tej rośliny, pomidora czy jakiejś innej, to już może uszkadzać korzenie, ponieważ korzenie są właśnie rozłożone blisko gleby, blisko powierzchni gleby, co możemy stwierdzić, wyrywając później rośliny po zakończeniu sezonu. I na przykład nieraz dziwimy się, bo czytaliśmy o danej roślinie, że ona wykształca bardzo głęboki system korzeniowy, a u nas w grządce był bardzo płytki i rozłożysty. Właśnie często jest to spowodowane tym podlewaniem niewłaściwym. Zbyt dużo wody powoduje nie tylko te problemy z tym, że roślina jest słabo odżywiona, ale również roślina może albo tracić liście, a wcześniej liście stają się żółte. I my właśnie często myślimy, że o, jest przywiędnięta, ma żółte liście, no to bach, podlewamy ją. A to jest po prostu dla tej rośliny zbyt dużo wody. Więc tego nie róbmy. Poza tym zbyt dużo wody może powodować zagniwanie korzeni oraz różne choroby właśnie takie grzybowe, czego byśmy dla swoich roślin nie chcieli. Jak więc podlewać prawidłowo rośliny? To jest tak, burza jest. Podlewać tak, jakbyśmy medytowali, to znaczy bardzo wolno i rzadko. Bardzo wolno, to znaczy cierpliwie wlewając wodę w strefę korzeniową. Czy to mówimy o ogórkach, czy to mówimy o pomidorach, czy jeszcze innych roślinach, ale możecie sprawdzić na naszym kanale filmik, jak ogórki lubią być podlewane oraz w jaki sposób prawidłowo podlewać pomidory, nawet robiąc to przez rurkę. Ile powinniśmy podlewać? Taka roślina, jeżeli nie pada deszcz, powinna otrzymać około litra wody tygodniowo, czyli to jest o wiele mniej aniżeli
podlewamy na przykład co 2 dni. To jest za rzadko, czyli raz w tygodniu, chyba że jest bardzo duża susza, ale sprawdźmy patyczkiem albo specjalnym miernikiem gleby, czy rzeczywiście roślina wymaga podlania. Drugi bardzo częsty błąd to jest podlewanie w czasie upału. I oczywiście my nieraz nie mamy takiej możliwości, żeby przyjeżdżać na działkę często, albo wybierać takie pory, kiedy nie ma tego operowania słońca. Najtrudniejszym momentem w czasie dnia jest popołudnie, godzina 16-18 dla roślin. One mają dużo stresu po całym dniu, jeżeli są trudne warunki, czyli na przykład upał i susza. I wtedy my jeszcze dokładamy im tego stresu, podlewając je, chociaż myślimy, że robimy dobrze. Nie, nie należy właśnie w czasie upału czy w upalne dni, gdy jest pełne słońce, gorąco podlewać roślin. Również z tego powodu, że możemy je po prostu poparzyć, bo kiedy woda pada na rośliny, chyba że stosujemy, mamy bardzo dużą uważność i po prostu tylko podlewamy glebę, a nie na listki, kiedy jednak ta woda padnie na listki, to ta kropla wody nawet staje się taką soczewką, która parzy po prostu roślinę. Dlatego powinniśmy tego unikać. Kiedy najlepiej jest podlewać rośliny? Wczesnym rankiem. O 5 rano, o 6 rano. Oczywiście ktoś nieraz może nie mieć takiej możliwości. Wtedy druga opcja to jest wieczorem, ale wieczór jest gorszy od ranka. Dlatego, że jeżeli wcześniej rano podlejemy rośliny, to one przez cały dzień będą wspaniale korzystać z tej wody. Natomiast jeżeli zrobimy to w nocy, a mamy na przykład ślimaki, albo jest wilgotno, czy jest duża wilgotność, a potem zrobi się rosa, to znowu dla roślin jest to dodatkowy stres, którego po prostu powinniśmy unikać. Trzeci błąd to jest podlewanie roślin z góry, na przykład wężem. I dzisiaj rozumiem, dlaczego mój dziadek był taki zły, kiedy jeszcze byłam dziewczynką, a nieraz kazał mi podlewać ogródek, to ja po prostu chcąc załatwić to szybko, nie tak jak on to robił konewkami czy jakimiś małymi pojemniczkami, po prostu brałam węża i tak na te wszystkie rośliny z góry lałam wodę. Tego po prostu nie robimy, dlatego że taki strumień wody, po pierwsze z węża, jest to woda bardzo zimna, i to jest szok dla roślin, wodny szok termiczny. Nie chcielibyście być opryskani taką lodowatą wodą, na przykład z pompy, prawda? Po drugie, znowu, jeżeli na przykład podlejemy rośliny, a zaraz zrobi się ciepło, bo wyjdzie słońce, będzie nawet gorąco, to znowu te rośliny możemy poparzyć. Poza tym, ta woda z węża, zwłaszcza jeżeli jeszcze mamy taki pistolet, to jest to bardzo duża siła uderzenia. A kwiatki rośliny, ogórków, ziemniaków, fasoli, pomidorów są bardzo delikatne. I teraz jeżeli my taką wodą uszkodzimy rośliny, uszkodzimy te kwiatki, to tym samym będziemy mieli po prostu mniej później owoców. Tak samo możemy dużym strumieniem wody nawet złamać gałązki czy uszkodzić listki, a tego znów po prostu byśmy nie chcieli. Podlewanie z węża albo z konewki do góry jest po prostu katastrofą dla roślin. Sama widziałam tutaj zupełnie inny obrazek, bo ta osoba nie podlewała wężem, tylko brała wiadra wody i po prostu tak chlustała tymi wiadrami na pomidory, na ziemię i na pomidory. To naprawdę była katastrofa, bo kiedy ta woda odbija się od gleby, a w glebie mogą być różnego rodzaju szkodniki, ale i też zarodniki różnych tak zwanych chorób i po prostu kiedy my tą wodą uderzamy o glebę, to one po prostu odpryskują i siadają na naszych roślinach. No i pomijając i nie można pominąć też tego faktu, że podlewanie wężem to jest po prostu strata wody, dlatego że jeżeli wyobrazimy sobie grządkę, na której chociażby mamy 15 pomidorów i każdego pomidora punktowo powoli polejemy, to zużyjemy do tego o wiele, wiele mniej wody, aniżeli podlewalibyśmy to wężem albo całą tę grządkę konewką. Ale mogłoby się wydawać właśnie, że na przykład zlanie całej grządki, całego obszaru wodą jest lepsze, aniżeli
takie podlewanie punktowe w tę strefę korzeniową, ale to jest tylko złudzenie, bo kiedy my robimy na przykład całą dużą powierzchnię mokrą, no to znowu ta roślina nie wytwarza korzeni w głąb, tylko właśnie zbiera tę wilgoć przy powierzchni ziemi i tworzy te słabe korzenie. No i jeszcze taka wskazówka, to nie jest błąd właśnie, czy do przemyślenia, rzecz, żeby podlewać wtedy, kiedy nam się wydaje, że nie należy podlewać, czyli właśnie w czasie deszczu. Spróbujcie teraz, kiedy było właśnie tyle dni suchych, kiedy nie ma prognozy na najbliższe dni, przynajmniej na naszym terenie, że będzie dużo deszczu, to jak on tylko spadnie, tak jak dzisiaj, to podlewajcie w czasie deszczu, bo wtedy więcej tej wilgoci dotrze głębiej w glebę, bo jak jest sucha gleba, a spróbujecie nalać na nią ziemię, to nieraz wodę, to nieraz nawet ciężko jest spowodować, żeby ta gleba wniknęła w strefę korzeniową, ponieważ ona się po prostu rozlewa, bo gleba stworzyła skorupę mającą na celu zabezpieczyć te głębsze warstwy przed wysychaniem. A kiedy popada deszcz, to ta skorupa przestaje już być skorupą i wpuszcza nam wodę w głębsze poziomy gleby. Dlatego warto jest podlewać podczas deszczu.